Cześć, chcieliśmy Wam dzisiaj polecić nową książkę, która ukaże się już niedługo nakładem wydawnictwa Bowiem, które jest marką wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie to książka poświęcona archeologicznym zagadkom Bliskiego Wschodu i ukaże się w nowo powstałej, nowo stworzonej przez profesora Radka Palonkę serii pod tytułem Archeo. Seria Archeo to seria książek popularno-naukowych, które mają przedstawiać dokonania krakowskich, ale też w szerszym zakresie polskich archeologów w ich działalności badawczej w Polsce, ale też poza granicami Polski, w Europie, na innych kontynentach, na Bliskim Wschodzie, w Egipcie, w Północnej Afryce, ale też w obydwu Amerykach, w Gwatemali, czy też w Stanach Zjednoczonych, też w Peru. I opowiadać będzie o dawnych kulturach, dawnych społecznościach i w różnych częściach świata, ale też z wielkimi, z licznymi odniesieniami do sytuacji współczesnej, do sytuacji politycznej, ponieważ te miejsca, gdzie dzisiaj archeolodzy prowadzą swoje badania, szczególnie mocno na myśli Bliski Wschód, ale też Amerykę Łacińską i inne części świata, to też bardzo ciekawe pod kątem współczesnych przemian kulturowych i politycznych regiony świata. Więc nie tylko fani archeologii przeszłości znajdą coś dla siebie, ale też te książki naprawdę prezentują dawne kultury w dzisiejszym rozumieniu, w dzisiejszej odsłonie i przede wszystkim te miejsca, w których się kiedyś rozwijały, często ich potomkowie do dzisiaj tam żyją, pokazują je w takim współczesnym świetle. Pierwsza książka, która ukaże się w serii, to książka, której mam przyjemność być autorem. Nosi tytuł Tam, gdzie mieszka wiatr, archeologiczne zagadki Bliskiego Wschodu i opowiada właśnie o tych najciekawszych, moim zdaniem, problemach i badaniach prowadzonych na Bliskim Wschodzie, pokazujących jednocześnie dzieje człowieka od czasów najstarszych, od epoki kamienia, aż do czasów rzymskich.